Siemanko moi drodzy, tutaj Luke Meister. Zaczynamy sobie odcinek ze Spidermana przy budynku Oscorp, w którym byliśmy na końcu ostatniego odcinka. I mamy dolecieć do Central Parku. Misja nieproszony gość. Ile mamy punktów? Mamy tu na razie dwa to. Na razie trochę za mało, chociaż na te po jeden, co kosztują po jeden. Ponowny skrok, mech. Ulepszony pojęcie atak, weźmiemy sobie. Tu dwa, tu jeden. No i dobra, mamy ostatnie. Mamy nowy kostium. Kostium do mojej roboty. Dobra, w porządku. Jeśli seria Wam się podoba, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję kanału. I proszę Was ponownie o udostępnianiu na Waszych społecznościach linku do mojego kanału, żeby nowe osoby mogły trafić na kanał. Może się im spodobają gameplaye z gier, które już ogrywaliśmy. A my co? Lecimy! Oj! O nie! Ładunki podłożone w jednym z wozów demonów. Muszę je powstrzymać! Zróbmy sobie ten sam początek. Do widzenia. Udało się. Bomba w ciężarówce. Muszę ją odciągnąć od ludzi. Szlak. Bomba w ciężarówce. Muszę ją stąd zabrać. O, bomba w ciężarówce. Trzeba ją unieszkodliwić. Te demony muszą płacić majątek za ubezpieczenie. Tędy mamy lecieć. Tu Centrala Sable. Proszę o meldunek na temat sytuacji w katedral. Demony ostrzeliwują transporter prawo. Dajcie wsparcie. 10:34. Demony strzelają do policjantów. Zgłoszenie z Lenox Hill. Czemu od... Członkowie z oddziału Sable chodzą sobie po mieście, tak opatrolują go. To nie jest robota dla policji? O. Gdzie jesteś, MJ? O, tu jest. 15 minut temu. I znowu będziemy grać jako MJ. Dotrzeć? Tam jest pełno strażników! Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Standish gdzieś tu jest. Muszę jakoś ominąć strażników. Pora sprawdzić, czy przynęty odpita działają. A mamy jakieś... W ogrodzeniu wygląda obiecująco. Muszę odwrócić uwagę straży. Kto wpadł na to, by umieścić płytkę z obwodami na płocie?
Ach, tu. Z drogi, chłop. Co to? Muszę iść. Już. Okej. Okay. Weszliśmy do środka. Zostań tu. Sprawdzę, jak tam nasz gość. Jasne. Gość. To pewnie Standish. Musi gdzieś tu być. Muszę go jakoś odciągnąć od schodów. Co to? Okej. A to co? Demony zabijają wszystkich związanych z oddechem diabła. Standish jest w niebezpieczeństwie. Powinnam zrobić zdjęcie. Mam to. W drogę. Mhm. Czyli tam trzyma... No jest Standish. Wiedziałam. Muszę się dostać do namiotu. Save. Tak jest. Denerwuję się. Standish musi coś wiedzieć o doktorze Michaelsie. Oj. Mamy alternator. Generator padł. Nie zajmie go to na długo. Kurde. Potwierdzam. Jak padnie komenda, przetransportujemy Michaelsa do nowej kryjówki. Przenoszą go. Muszę się dowiedzieć dokąd, póki mam szansę. Odpalcie ten wóz. Miał być na przedmieściach godzinę temu. Przyjąłem. Ruszamy. Wóz zaraz będzie ruszał. Mogę się za nim ukryć. Szybciutko. Udało się. Mogę tędy? Chyba nawet muszę, nie? Co jest tam ten z tyłu, zaczynamy zauważać. Chyba coś ważnego. Kryjówki. Jeśli doktor Michaels jest w jednej z nich, Standish może wiedzieć, w której. Zrobię jeszcze jedno zdjęcie. Muszę się śpieszyć. Namiot Standisha. Nie wierzę, że Michaels tak sobie nosi oddech diabła. Osborne niestety nie ufa nikomu innemu. Oby to się na nim nie zemściło. Albo na nas. Centrala, u nas czysto, powtarzam, czysto. Ciśnijmy. Znowu, co jest z tymi lampami? Ruszaj. Hmm.
Oj! Aż! Nie wyszło. My jesteśmy znowu tutaj. Nie wierzę, że Michael tak sobie nosi oddech diabła. Osborne niestety nie ufa nikomu innym. Znowu! Co jest z tymi lampami? Ruszaj. Tam mogłem się dostać. Przydałaby się kawka. Dawaj, dawaj. Centrala, u nas czysto, powtarzam, czysto. Dobra, udało się. Jesteśmy u Standisha. Charles Standish? Szlok! Charles! Gdzie jest doktor Morgan Michaels? Lee cię przysłał. Prawda? Nie. Jeśli chce mnie zabić, powiedz mu, żeby zrobił to sam. Nie pracuję ani dla demonów, ani dla Sable. Jestem reporterką. I tak jak ty, chcę powstrzymać Lee. Watson. Watson. Słyszałem o tobie. O! Sable nie chce mnie słuchać. Trzyma Michaelsa w Bowen. Jutro w południe mają go przenieść do nowej kryjówki. W ogóle jej nie obchodzi Grand Central. Grand Central? Kiedy byłem uwięziony przez demony, słyszałem, jak mówiły, że chcą. A co takiego, Charles? Czego demony szukają na Grand Central? Co to? Charles! Co u licha? Nie był agent Sable. Zdecydowanie nie był. Sorry, Charlie. Okej, okay, pora Czekaj! Spadać. On coś wie o... Nie zdążyliśmy się dowiedzieć. Brawo, Peter, ale żeś odwalił. Chyba zabujałem się odrobinę za daleko. MJ jest na mnie zła. No wcale się nie dziwię. Bo było blisko przełomu. Hej, jeszcze jedno. Sorry, Charlie? Nokautujesz kolesia, rujnujesz moje dochodzenie i jedyne, co potrafisz powiedzieć, to sorry, Charlie? Potrafisz być poważny? Co? MJ, nie, dałem ciała, ja chciałem rozładować napięcie. Rozładować napięcie? Właśnie dlatego się rozstaliśmy, wiesz? Myślałem, że rozstaliśmy się, żebyś mogła się skupić na karierze. Rozstaliśmy się, bo traktowałeś mnie jak dziecko. MJ, nie rób tego, nie rób tamtego. To zbyt niebezpieczne, MJ. Może i nie mam pajęczych mocy, ale nie jestem ze szkła. Wkradłaś się do środka bazy pełnej... Wiesz co, możemy zejść teraz z tego tematu, proszę. Dowiedziałaś się czegoś o doktorze Michaelsie? Dobrze. Michaels jest gdzieś w Bowery. Agenci Sable przenoszą go jutro w południe. Cudownie. Coś jeszcze? Na moment przed moim wejściem Smoka wspomniał coś o Grand Central. On... nie... Nieważne. Peter, muszę spadać. Mam deadline. Peter... Po tym wiem, że wciąż się gniewa. Peter.
Brawo, superbohaterze. No, brawo. Odjebałeś. Kumple ze szkoły? O, misja poboczna i tu kolejna. To jest polowanie na snajperów. 3000 punktów doświadczenia. Mamy coś jeszcze? Nie. Może zróbmy sobie to od razu. Wkurzę też. Może na patrolu o wszystkim zapomnę. Spider-Manie! Kumple ze szkoły. Spider-Manie, musisz mi pomóc. Mój współlokator nigdy nie wrócił z imprezy halloweenowej. Dobra, jak się nazywa? Gdzie go widziano? Ma na imię Carlos. Sprawdziłem media społecznościowe programem rozpoznającym twarze. Wyślę ci, co znalazłem. Sprytnie! Jak ci na imię? Phil Chang. Dobrze, Phil. Znajdę Carlosa. Gdybyś coś wiedział o innych zaginionych, daj mi znać. Dobra. Chyba muszę znaleźć miejsce widoczne na zdjęciu. Widzę statuę wolności, więc musi to być daleko na południe. Nie w pobliżu uniwerku. Pewnie w dzielnicy finansowej. Gdzieś tutaj? To jest Harlem. Upper East Side. Dzielnica finansowa. A gdzieś tutaj, nie? Nie wiem, dajmy sobie... Może gdzieś tu? Znacznik? I się do niego kierujmy. To na pewno nie jest blisko uczelni. Muszę lecieć na południe. Oj, nie wiesz. Lecę do miejsca, gdzie zrobiono zdjęcie. Jest aktualne? Sprzed pół godziny. Niezła heurystyka. To rozpoznawanie twarzy to twoje dzieło? Tak, robię z tego inżynierkę. Może pomoże mi znaleźć pracę. Jeśli to zadziała, masz ode mnie referencję. Referencję od Spidermana. Jesteśmy coraz bliżej. Tu? Ci studenci zachowują się jak tamci na imprezie. Lee musiał ich skazić. O Jezus. Ogień się rozprzestrzenia. Trzeba to zakończyć. To już ostatni. Co się stało? Wszystko było dobrze i nagle... Karol. ...się wściekłem. Totalnie mi odbiło. Już po wszystkim. Ale odstawiłbym na razie internet. Nowe ukończono. Fantastycznie. I mamy tutaj od razu... Polowanie na snajperów. Tik-tak. I mamy teraz mocną sekwencję taką, żeby coś porobić. Zobaczmy. Spokojnie, możemy sobie
A nie, jest coś. Och, to... Dobra, lećmy sobie do następnej misji pobocznej. Peter, zaraz kolejny test. Gdzie jesteś? O, przepraszam. Autobus się zepsuł, a nie było taksówek. Będę najszybciej jak się da. Najpierw sobie zrobimy te. Myślę, że się nic nie stanie, jeśli zrobimy sobie misje poboczne. A w następnym odcinku będziemy mogli lecieć do profesorka. Mamy snajpera, który śledził szefa sztabu burmistrza. Celów na pewno jest więcej. Sprawca miał mapę, na której zaznaczono sąd. Już się robi. Spróbujcie wyciągnąć coś więcej z naszego przyjaciela i skontaktujcie się ze mną pod tym numerem. Muszę się pośpieszyć. Atak na sąd może nastąpić w każdej chwili. Jeśli snajper zobaczy mnie w pobliżu celu, odda strzał. Jedyna szansa to załatwić snajpera, zanim zdąży strzelić. Eliminacja. Na drzemkę. Nikt nie lubi kamperów. No tak, nikt nie lubi. Wszystko zacznie się w ciągu kilku minut. Luzik, prześlijcie co macie. Wielu wow. Snajperów, jeden Spider-Man. Muszę działać szybko. Każdy, kto pracował przy kampanii Normana, jest teraz potencjalnym celem. To też jest jakiś sposób na zniszczenie Osborna. Sprawić, żeby wszyscy go unikali. Sporo tego mamy dosyć. Snajper musi gdzieś tu być. Jeśli podejdę za blisko celu, snajper odda strzał. Prześpij się z tym. Jeden z głowy, jeszcze dwóch. Tu mam bliżej. Muszę sprawdzić wszystkie potencjalne miejsca dla snajperów. I ciach. Nie spodziewałeś. Cel bezpieczny. Jeszcze tylko jeden. Jeśli nie zdążę, zginą ludzie. Dlaczego zabójcy nie mogą się dopasować do mojego planu dnia? Ten zabójca. Dobranoc. Ten był chroniony. Dobranoc wszystkim. W samą porę. Wszyscy trzej snajperzy zdjęci. Wszystko gra? Nie zupełnie. Sprawca twierdzi, że jego ludzie wzięli zakładników. Mówi, że ich zabiją, jeśli go nie puścimy. Mamy potencjalną lokalizację z masztu w telefonii, ale na widok policji zaczną strzelać. Zacznijcie negocjować. Grajcie na czas. Ja wytrącę im argumenty. Lecimy. Nie będą chcieli zostawiać świadków. Jeśli nie ocalę zakładników, to już po nich. Nie mam czasu, sorry. Następnym razem. I tak naprawdę to nie. Wow! Jak mnie zobaczą, mogą zabić zakładników, zanim się zbliżę. Co do? Jeśli mnie zobaczą, to już po zakładnikach. Muszę załatwić ich po cichu.
Kurde! Nie wyszło. Dobra, szybciutko. Jeśli mnie zobaczą, to już po zakładnikach. Muszę załatwić ich po cichu. Było blisko. Jeden po drugim będziecie zdejmowani. Szlak. Zanim to nastąpi, musimy być pewni, że nie skrzywdzicie zakładników. Zaczynamy tracić cierpliwość. Zapłacicie za to ich krwią. A jakbym użył spaję pułapki? Dobra, mamy, teraz zamienimy na sieć. O Jezus, aż żem odwalił. Jeśli mnie zobaczą, to już po zakładnikach. Muszę załatwić ich po cichu. A, czyli snajpera mogę sobie wyeliminować. Poza widokiem. Poza widokiem. To mamy następnego. Jest jeszcze jakiś, nie. Oja! Jeśli mnie zobaczą, to już po zakładnie. Serio? Załatwić ich po cichu. Dobranoc. Ale bez sensu to był, co? Jesteś poza widokiem, także... Potrzebujemy czasu, żeby wypuścić waszych przyjaciół! Wiemy, że gracie na... What do I mean by that?
Odpocznij sobie. Szybciutko. Niespodzianka. Ostatni. Musisz się położyć. Dobra, udało się. Dzięki jeszcze raz. Mogło być niefajnie. Gdyby nie ty, to o niczym bym nie wiedział. Tworzy mi niezły zespół. Ej, może spróbujesz przekonać kolegów, żeby ze mną współpracowali, zamiast do mnie strzelać, co? Oj, Peter, myślę, że to jest bardziej... To jest niestety nie do zrealizowania. Dobra, lecimy do tej ostatniej pobocznej misji. Parker to pewnie byłby ktoś bardziej poukładany niż ja. Muszę powiedzieć, że miał wątpliwości. W końcu dałam mu wybór. Praca albo terapia. Potrzebuję tego, ale nie chcę się czuć jak ofiara. Nie lubię litości. Rozumiem, jestem taki sam. Dam znać cioci May i przyjdę, kiedy będzie zaczynał. Jeszcze raz dziękuję. To o wiele dla nas znaczy. Super. Tak. Spidermanie, udało mi się namierzyć kilka osób. A, to ten sam. I mogły się, no wiesz, to Ethan Albright, biochemik. Nie pojawił się na zajęciach. Mój program rozpoznał go na zdjęciu, ale już na innym. 3 metra. To i tak najlepsze. Poszukam tego miejsca. Dzięki. Przepraszam was. Zdjęcie od Filipa to znów mój jedyny trop. Muszę znaleźć to miejsce. Na zdjęciu widać tory kolejki nadziemnej. Takie jak w East Harlem. East Harlem. Mamy tu. Tu. Chyba. East Harlem. No dobra, lećmy tu od razu. Nie, chociaż tu się od razu szybką podróż sobie zrobimy. Zdjęcie od Filipa to znów mój jedyny trop. Muszę znaleźć to miejsce. Na zdjęciu widać tory kolejki nadziemnej. Takie jak w East Harlem. Hej, gadałem z Carlosem. Czuł się dobrze, dopóki nie trafił na Grina. Cokolwiek się tam stało, uderzyło go po imprezie halloweenowej. Opóźniona reakcja. Niedobrze. Manhattan może być pełen skażonych, chodzących bomb zegarowych. To tu. No on trafiłem od razu. O, możliwe, że się spóźniłem. To tu. Nie widać skażonych studentów, ale zdaje się, że tu byli. Co się stało? Tym ludziom kompletnie odbiło. Chyba się naćpali. Pobiegli w górę ulicy. Muszę ich znaleźć, nim komuś stanie się krzywda. Zaraz tam będę. A,
Ta, jestem blisko. Pomocy! Proszę, pomóżcie! To musi być gdzieś w pobliżu. Demony cienia są wszędzie! On mnie uwolni! Ciebie też uwolni! Nic mi nie zrobisz. List? To musi być gdzieś w pobliżu. Demony są wszędzie! Im szybciej doprowadzę was do ładu, tym lepiej. Jestem blisko. Ciemność czarna i zimna. Jestem potworem, tak jak wszyscy inni. Co jest? Przecież... Zaraz tam będę. Drzwi zamknięte. Nie ma czasu na uprzejmość. Jestem blisko. Chyba już. To jest to? Piłem latę i myślałem o dniu, kiedy mnie napadnięto. Dobra. Zobaczyłem duży tłum ludzi. To było tak, jakby ktoś stryknął włącznik. Stryknął włącznik? No tak. Nic ci nie będzie, ale może przerzuć. To musi być gdzieś w pobliżu. Co jest? Czyli co? Koniec naszych misji pobocznych? Jest jeszcze jedna. W głowie się nie mieści. Oj, dobra, mamy tutaj szybką podróż. Dobra, myślę, że sobie akurat zdążymy to zrobić. Wróg mojego wroga jest zapewne też moim wrogiem, ale i tak muszę to przerwać. Właśnie nie mieliśmy. No to jest nawet Quilby Chang. Kolejny zaginiony to Steve Hopkins. Martwię się, bo niedawno w jego sąsiedztwie pojawili się dealerzy z gangu Tombstone'a. Steve'a strasznie to wkurzało. To taka miła okolica, ale bał się reagować. Jeśli jest skażony, może wyładować na nich złość. I to on na tym ucierpi. To ostatnie zdjęcie Steve'a sprzed jego zaginięcia. Nie znalazłem niczego nowszego. Co jest? Czy to jest Central Park? Park? To musi być Upper West Side. Midtown, Hell's Kitchen, Upper West Side. No, dobra. Chyba muszę... to musi być Upper West Side. Chyba muszę lecieć na północ. Kurde. Filipie, co wiesz na temat Steve'a? To drobny chłopak. Nie skrzywdziłby muchy, nawet gdyby chciał. Ci dealerzy mogliby go zmiażdżyć, a drobny chłopak może się szybciej wypalić. Muszę się sprężać. Ten Steve wygląda na gościa, co ma obowiązki, ale żadnej władzy. Obym tylko zdążył na czas. Ludzie Tombstone'a nie są kuloodporni, jak ich szef, ale są niemal równie groźni. To nie tu. Jasne, że nie tu. Może tu? To chyba tam, przy tamtych drzewach. Ekstra. Rany, młody, życie ci niemiłe? Chłopcy, odstawmy ucznia do szkoły. Ten skażony typ porwał się z motyką na słońce. Chyba muszę go uratować, a potem dopiero leczyć. Ci goście są uzbrojeni. Może uda się paru załatwić po cichu. Ok,
Koncentracja pełna. Okej, to przestało być śmieszne. Spuśćmy mu łomot. Dość, koniec zabawy. Zmoić mu tyłek. I po sprawie. Daj z siebie wszystko, Spider-Manie. Eliminacja. W porządku, Steve, chodź. Steve? O, oczywiście. No weź, ocaliłem cię. Jestem z potworem, tak jak... Mhm. To się nazywa trudna miłość. Boże, co ja zrobiłem? Zawsze miałem z nimi problem. Ale dziś chciałem ich zabić. O. Nawet nie chcę o tym myśleć. Nie martw się, to nie twoja wina. Napiłbym się czegoś. O, jak miło już wszyscy w dwóch rządkach. Czy mamy jeszcze? O Jezus, jeszcze. Kwestia dyskusyjna. Ile będziemy ich ratować? No już sporo tego odcinka, a chciałem to zakończyć. Hej, Spider-Manie! Spider-Manie! Kolejni studenci zaginęli. Nie. Dyskusyjny dziś się nie odbył. Wszyscy członkowie zniknęli. Skoordynowany atak. Sytuacja eskaluje. Gdzie ich widziano ostatnio? Prezes klubu, Harold, pojawił się na zdjęciach jakiegoś turysty. Na tym zdjęciu na pewno jest most brukliński. To na południowy wschód od Uniwerku. Most brukliński. Manhattan Bridge. Most brukliński, okej. Okay. Czyli tutaj. Dobra. Może to już ostatnie? Na tym zdjęciu na pewno jest most brukliński. To na południowy wschód od Uniwerku. Niebezpieczna sytuacja przy moście bruklińskim. Potrzebne wsparcie. O, muszę się sprężać. Szybciej, pajączku, szybciej. O, tu. To chyba oni. Wyciek benzyny. Jak oj, oj. Wysadzi całą ulicę. Przy każdym trafieniu w ciężarówkę lecą iskry. Nie jesteś zbyt spokojny. Nie macie nic lepszego do roboty niż wysadzanie się w powietrze? Ta cysterna długo nie wytrzyma. Koniec. W razie gdybyście mieli wątpliwości, palny i łatwopalny to to samo. Dzięki. Harold. Wiedziałem, że źle robię, ale nie mogłem się powstrzymać. Brzmi jak typowy student. Nic nie będzie. Okej. Okay. Jeju. Co jest? Dobra, może to już będzie ostatnie. Fajnie, że za taką jedną akcję otrzymujemy expa, ale... No ileż można?
ratować studentów. Spidermanie. Przewaga? Spidermanie, mam tu sytuację kryzysową. Drużyna futbolowa pojechała na mecz i nigdy nie wróciła. Ich autokary były... Nigdy? Drużyna, dosłownie przed nim przed chwilą. Ma całą armię. Jest jakiś trop? Ktoś rozpoznał ich quarterbacka, Rada Davisa. Ślę fotkę. Zaraz, to wygląda jak łuk na Washington Square. Washington Square. Washington... Czyli tutaj? Zdaje się, że to obok ESU. Zaraz, to wygląda... To jest ta. Ojej. Są jak watacha wilków. Im dłużej to trwa, tym większa szansa, że ktoś zginie. Ilu zawodników było w kadrze? Ale drużyna futbolowa, myślałem, że z nim będzie trudniej. Żałuję, że nasz zespół ma tylu kibiców. Nienawidzę! Jesteś potworem, tak jak wszyscy! Co jest? Ja pierdzielę! Co jest? Co mogę tego załatwić? Trochę to. To wreszcie koniec? To było szaleństwo. Oszalałem. Nie jesteś pierwszym, któremu. Nie skopaliście mi dupę. Że przebadali już innych. Nie mają żadnych trwałych objawów. Dzięki. Mówią, może użyć te pułapki, nie? Pokonajcie w sobotę. No, może pułapkę. Przeszkolenia. To już wszystko. Udało ci się. Znalazłeś wszystkich zaginionych. Miło cię słyszeć. Może teraz wszystko wróci do normy. Byłoby super. Tu się z tobą zgadzam. No dobra, moi drodzy. Myślę, że możemy sobie tutaj zakończyć odcinek. Dużo tego, dużo się podziało. Mamy już tylko misję dla u doktorka. Dużo się dzisiaj podziało. Dużo zrobiliśmy misji pobocznych. Dziękuję wam za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Komentarz.
bądź subskrypcję kanału. Dzięki, że byliście. Hej, hej.